Biblia mówi o starszych, którzy mają prowadzić wiernych i dbać o ich dyscyplinę. Zatem sądzę, że musimy przyjrzeć się tym cytatom i zbadać, jak postępowali biblijni starsi, porównać, czy tak samo czyni wasz komitet. Też tak myślę, ale najpierw pozwól, że wskażę ci fragmenty, którymi się kierujemy, wykluczając, takich jak Merlin. Poszukajmy pierwszego listu do Koryntian, rozdział 5. Wiersz 11. Dlatego pisałem wam wówczas, byście nie przestawali z takim, który nazywając się bratem w rzeczywistości jest rozpustnikiem, chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. A wiersz 13 mówi wprost, usuńcie złego spośród was samych. Wybacz, ale nie widzę związku z wykluczeniem Merlin. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 5, zajmuje się szczególnym przypadkiem. Zgodnie z wierszem pierwszym chodzi o mężczyznę, który cudzołoży z żoną swojego ojca. Według wiersza drugiego tamtejsze zgromadzenie tolerowało ten grzech. Święty Paweł polecił, aby zerwać kontakty z wyznawcą, który cudzołoży. Czy Merlin cudzołoży? Nie. Nie obwiniono jej o cudzołóstwo albo o stosunki pozamałżeńskie, tylko o zamążpójście za niewiernego i podjęcie pracy zakazanej przez naszą religię. Zgadzam się, że małżeństwo z inowiercą to nie najlepszy pomysł. Mam na myśli pracę, która jest sprzeczna z waszym wyznaniem. Ale gdzie tu występek godzien wykluczenia? Nie wiem. Muszę wrócić do domu i lepiej zbadać sprawę. Czy rzeczywiście możesz uznać Merlin za winną jednej z wymienionych rzeczy? Jest rozpustnicą, bałwochwalcą, oszczercą, pijaczką albo oszustką? Oczywiście, że nie. To porządna osoba. Zatem ten cytat nie stosuje się do Merlin. Może masz inny? Chwileczkę. Stosujemy się też do drugiego listu do Tesalończyków. Rozdział 3. Jeżeli ktoś nie posłucha słów naszego listu, tego sobie zaznaczcie i nie przestawajcie z nim, aby się zawstydził. Ale ten rozdział dotyczy ludzi przewrotnych i złych, zgodnie z wierszem drugim. Wiersz 6 wymienia brata, który postępuje wbrew porządkowi. Czy Merlin jest przewrotna i zła? Czy postępuje wbrew porządkowi? Jasne, że nie. Jest dobrą żoną. Zatem dlaczego traktujecie ją tak surowo? Następny wiersz 15 głosi, a nie uważajcie go za nieprzyjaciela, lecz jak brata go napominajcie. Merlin jest traktowana niczym wróg. Jak więc macie ją napominać niczym siostrę, skoro nie wolno wam z nią rozmawiać? Nie mam pojęcia. Wiem tylko, że nie mogę z nią rozmawiać na polecenie komitetu. Przykro mi, Marto, ale nie mogę znaleźć w Biblii, dlaczego Merlin została wykluczona. Poza tym wojskowi byli chrześcijanami już za czasów Jezusa. Na przykład Korneliusz był żołnierzem, a zyskał wielkie błogosławieństwo. Muszę już iść do domu. Do widzenia, Bev. Do widzenia. Siedzimy nad tym od wielu godzin. Odszukaliśmy wszystkie fragmenty, na które zgromadzenie powołuje się przy wykluczeniu, ale wcale mnie nie przekonałeś, że Merlin powinna zostać wykluczona i dobrze o tym wiesz. Idę spać. Dostrzegliśmy twoje buntownicze skłonności wobec religii Jehowy. Nie powinieneś był zapraszać brata Ralfa, aby szedł z tobą na ponowną rozmowę z panią Williams. Po tym, jak powiedziałem, aby tam nie wracać. Brat Ralf potwierdza, że wszystko, co wam powiedziała, jest niechrześcijańskie. Chcemy, byś dał słowo, że nigdy nie wstąpisz do jej domu. A jeśli to uczynisz, staniesz przed komitetem zagrożony wykluczeniem. Nie chcesz chyba spędzić reszty czasu pozostałego do dnia ostatniego w izolacji od nas wszystkich i przyjąć zagładę z ręki Jehowy. Przyniosłaś hańbę wyznawcom Jehowy. Przez 3 miesiące ukrywałaś przed komitetem swoją ciążę. To oznacza brak skruchy.
Doniosła na ciebie jedna z gorliwych sióstr, a zatem wykluczamy cię. W pełni dostrzegamy, że nie masz pieniędzy, a twój żonaty przyjaciel nie chce mieć teraz z tobą nic wspólnego. Błagam, pomóżcie mi. Nie mam się do kogo zwrócić. Radzimy, abyś udała się do opieki społecznej. Niech się tobą zajmą. Jeżeli przyjmiesz karę i okażesz skruchę, być może kiedyś w przyszłości zostaną ci przywrócone prawa. Zależy to od twojego zachowania. Miej nadzieję, że tymczasem nie nadejdzie dzień ostatni. A więc powtórzmy jeszcze raz nasz plan. Musimy działać tej nocy, zanim wasze dziecko otrzyma nakazaną transfuzję krwi i przejdzie pod nadzór sądu. Czy jesteście gotowi słuchać Jehowy bardziej niż prawa? Tak. Dobrze. A więc za 2 minuty u pielęgniarki zadzwoni telefon. Wyjdzie z dyżurki, żeby podnieść słuchawkę. Zaufana siostra zatrzyma ją przy telefonie tak długo, jak się da. Siostro Beagle, odwrócisz uwagę obu pielęgniarek, kiedy brat i siostra Small wejdą do sali, wezmą dziecko i wyjdą. Możesz na mnie liczyć, bracie Stern. Zajmę je na dłuższy czas, aby móc ocalić to biedne dziecko. Lojalność wobec wyznawców Jehowy to grunt. Jestem gotowa iść do więzienia, jeżeli tak będzie trzeba, aby zapobiec transfuzji. Nie dramatyzuj, siostro Beagle. Ruszaj lepiej do dzieła. Bracie i siostro Small, nie będzie czasu na wahania, kiedy już wejdziecie do sali. Pójdę teraz podstawić wóz. Spotkamy się w umówionym miejscu. Silnik będzie na chodzie, a drzwi otwarte. Niech wam dopomoże Jehowa. Dobry wieczór. Właśnie przyjechałam i chciałabym niezwłocznie zobaczyć się z siostrą. Wczoraj w nocy telefonowano do mnie, że będzie miała cesarskie cięcie. Myślę, że jest już po operacji. Martwię się. Czy mogłabym pójść do jej pokoju? Mogę tam wejść? Bardzo cierpiała. Jechałam do niej cały wieczór, a jest paskudna pogoda i straszny ruch. Niebawem schronicie się na farmie u jednej z sióstr, poza zasięgiem policji. Mamy też dla was inne schronienia, aby was tam w razie potrzeby zabrać. Bracie Stern, nasze dziecko ledwie oddycha, jest takie chore. Musisz nam pomóc, bracie Stern. Odwieź nas szybko do szpitala. Odjechaliśmy już za daleko. Zawiozę was na pogotowie w najbliższym mieście. Boże, co myśmy zrobili naszemu dziecku? Szybciej, bracie Stern. Wczoraj miałem najgorszą noc w całym życiu. Rozważałem wciąż procedurę wykluczania i zasady zgromadzenia, próbując odnieść je do pisma. I muszę przyznać, że wstyd mi też za inne czyny, które popełniłem. I mnie jest także wstyd z powodu tego, jak traktowałam wykluczonych. To maleństwo w zeszłym roku omal nie umarło. Nadal ma kłopoty zdrowotne spowodowane zabraniem go ze szpitala. Nigdy nie kwestionowałem zasad zgromadzenia, ale teraz chodzi o Mary. Próbowałem być twardy, żeby ci dodać odwagi.
Ale teraz martwię się o Marilyn. Może ją źle potraktowaliśmy? Może popełniliśmy ciężki błąd? Leo, jak to dobrze, że zmiękło ci serce. Chyba pora, abym wyznała, że Beverly Williams pisała do Marilyn i przekazywała mi wiadomości od niej. Nie mogłam przecież otrzymywać ich inną drogą. Bev Williams okazała się dobrą przyjaciółką, a poza tym zna Biblię. Ta kobieta mnie drażni. Najpierw odebrała mi Joe Simpsona, a teraz ty z nią przestajesz. Tak naprawdę odebrała Joe tobie czy zgromadzeniu. Jeśli wierzyć Bev, brakuje mu ciebie. Leo, chcę tak czy inaczej rozstrzygnąć tę sprawę. Albo udowodnisz, że Bev Williams nie zna Biblii, albo nadal będę się z nią przyjaźnić. W porządku, tym razem wygrałaś. Powiedz jej, że przyjdziemy podyskutować o Biblii, ale tym razem ja wybiorę temat. Nie powinienem był...